Smoki mieszkające w szafie, czy potwory żyjące pod łóżkiem? Jeśli twój przedszkolak boi się ciemności, posłuchaj rad Magdy z Mami Sima. Jak uprzyjemnić mu wieczory i jaką lampkę wybrać, aby noc stała się przyjemniejsza? Dzieci bardzo często w wieku przedszkolnym, nawet wczesnoszkolnym, boją się ciemności i chcą spać przy zapalonym świetle. U mnie nie bardzo się to sprawdza, bo nawet gdy zapalam lampkę taką o bardzo małej mocy, to w zasadzie jest oświetlony cały pokój i dziecko śpi w bardzo jasnym pomieszczeniu, co też utrudnia jakby zasypianie. Dlatego tutaj bardzo fajną pomocą i pomysłem są małe lampki LED-owe, które charakteryzują się tym, że się nie nagrzewają, dają delikatne światło, a jednocześnie na tyle intensywne, że dziecko widzi, co jest w pokoju i nie musi się bać. Lampki są bezpieczne, bo to jest wszystko w bardzo niskim natężeniu. Tutaj mamy na przykład takie śmieszne duszki Barba Papa, które mają swoje podstawki, gdzie się ładują i później na bardzo długo takie jedno ładowanie starcza. Na całą noc to spokojnie. Włączamy sobie takiego duszka. Duszek jest wykonany z przyjemnego w dotyku tworzywa. Jest postacią z bajki, jest uśmiechnięty i występuje w dwóch kolorach, różowym i niebieskim. To, co mi się w nim podoba, to to, że nie ma żadnego przewodu. Dziecko spokojnie może trzymać ją, lampeczkę przy sobie, może ją przytulać. Nie razi w oczy, bo jest to na tyle delikatne światło. Dokładnie. I do tego jest przyjemne, może z nią spać całą noc bez ryzyka, że lampka się nagrzeje, ale również takiego, że się rozładuje, ponieważ jak patrzę, starcza ona na 11 godzin. Innym pomysłem też z tego rodzaju lampek są lampki, które można zabrać ze sobą. Stoi ona na stojaczku, przy łóżeczku, daje delikatne światło, natomiast jeżeli dziecko idzie w nocy do łazienki, czy chce pójść do sypialni rodziców, lampeczka się włącza i oświetla trasę, więc tak, dziecko nie upadnie, a jednocześnie wiadomo, najgorsze są tak nocą ciemne korytarze, boimy się nimi iść i tutaj to też jest wykonane z przyjemnego w dotyku tworzywa. Łatwo ją złapać, małym rączką uchwycić i nawet gdy upadnie, to ta lampka nie stłucze się, jest nie to stanie. Tak miękkie tworzywo, że nic jej się nie stanie. Innym przykładem są jeszcze takie malutkie lampki, które też mogą być jakby po pierwsze lampką do kontaktu, bo tutaj jakby odłącza się część i może być lampką do kontaktu, która oświetla. Jak włożymy, to może być taką latareczką, która oświetla dziecku drogę do pokoju. Lampka po naładowaniu starcza na 70 godzin, więc nawet można zabrać gdzieś ze sobą na weekend i też wystarczy, nie trzeba ładować. Właśnie dlatego moje dzieci uwielbiają, że nawet gdy jadą w nowe miejsce, to zabierają taką lampkę ze sobą. Czują się trochę jakby były w domu, a do tego właśnie łatwo je mogą przenieść i zawsze mieć przy sobie. Nawet teraz, kiedy robi się cieplej, śpiąc w namiocie, można mieć lampkę. I ostatnią propozycją jest girlanda. To też jest jakby jest to lampka LED-owa, więc nie nagrzewa się. Można sobie ozdobić łóżko albo inne miejsce w pokoju i też da delikatne, kolorowe światło. W komplecie jest 20 lampek i też oświetli pokój. Drogę do toalety. I drogę, tak, jak najbardziej. I też jest właśnie z postaciami z bajek. Myślę, że z takimi lampkami żadna noc nie będzie straszna dla przedszkolaka.